Witam. Dziś poruszę pokrótce temat historii czołgu Leclerc. Jest to część pierwsza, nieco dłuższej serii. Czołg ten zasługuje na szersze omówienie, także podzielę to na przynajmniej dwa filmy. Ale wpierw może wyjaśnimy sobie kwestię nazewnictwa czołgu. W internecie często czołg pojawia się pod nazwą AMX-56 Leclerc. Jest to bardzo popularny błąd, w rzeczywistości czołg nigdy nie nosił takiej nazwy. Powstała ona ze względu na błąd, jaki wprowadzili dziennikarze wydawnictwa James, zajmującego się wydawaniem publikacji na tematy związane z uzbrojeniem oraz obronnością. A ponieważ James cieszy się bardzo dużym uznaniem na świecie, szczególnie na zachodzie, no, to bezmyślnie kopiowano ten błąd, doprowadzając Francuzów do białej gorączki. Innym popularnym błędem jest zapisywanie nazwy jako le clerc, a więc osobno le i clerc, co też no, Francuzi dosyć negatywnie na to reagują. W rzeczywistości czołg nosi po prostu nazwę Leclerc, a w języku francuskim często spotyka się także Charles Leclerc, gdzie słowo Charles to po prostu czołg. A sam czołg nazwano tak na cześć generała Philippe-François-Marie Leclerc de Hautecloc, który w czasie II wojny światowej był jednym z dowodzących tak zwanymi wolnymi Francuzami. Przy czym warto wspomnieć, że Leclerc był jego pseudonimem, tak aby chronić rodzinę, która pozostała w okupowanej Francji. Sam generał dowodził formacją, początkowo znaną jako L-Force, następnie przemianowaną na drugą Dywizję Pancerną Wolnych Francuzów, która brała udział m.in. w wyzwoleniu Paryża. Mając wyjaśnioną już kwestię nazewnictwa, przejdźmy do historii powstania samego czołgu. Już w roku 1964 rozpoczęto prace studyjne mające określić możliwości opracowania następcy francuskiego czołgu podstawowego AMX-30. Prace te nosiły nazwę Engine Principal Prospective. Już w roku 1971, w ramach prowadzonych prac studyjnych, Francuzi doszli do idą, słusznego wniosku iż AMX30 nie jest w stanie konkurować z nowymi sowieckimi czołgami, takimi jak T64 i T64A, a także mającymi wejść wkrótce do służby kolejnymi konstrukcjami, którymi okazały się T72 i T80. Z tego też powodu dyrekcja uzbrojenia wojsk lądowych zainicjowała rozpoczęcie programu Shar Future. W roku 75. Powstała komisja robocza, która w 1977 zatwierdziła listę wymaganej specyfikacji dla nowego czołgu. I to, co tutaj widzicie, to są rysunki koncepcyjne na nowy czołg. Tutaj mamy wariant AS-31, skądinąd dobrze znanej nam wszystkim konfiguracji, z wieżą bezzałogową, czy też zewnętrznie lawetowaną armatą. Załoga w kadłubie, w jego przedzie, za przednim pancerzem i oczywiście napęd z tyłu. Tutaj na górze rysunku jeszcze możecie zobaczyć sylwetkę wieży, która wystaje za jakieś osłony. I jaką powierzchnię taka wieża ma to było dosyć istotne dla Francuzów. Zresztą nie tylko dla nich, dla całego NATO, tak, bo w końcu NATO zakładało raczej podejście defensywne do walki z Sowietami oraz wojskami Układu Warszawskiego. Projekt AS-22. Ten tutaj ma już, co ciekawe, napęd z przodu. Kierowca oczywiście także z przodu kadłuba. Natomiast wieża jest niskoprofilowa zewnętrznie lawetowaną armatą, natomiast amunicja znajduje się w takich dwóch zasobnikach z tyłu kadłuba AS12. Bardzo podobna koncepcja, ale tym razem silnik znajduje się z tyłu. TC3 Tutaj już konwencjonalna wieża, e, o dużych gabarytach, i w końcu TC2. Który posiada już konstrukcję ogólnie najbardziej przypominającą tą, którą będzie posiadał przyszły czołg Leclerc. Natomiast w międzyczasie, bo w 1980 Francja i Niemcy podpisały memorandum na wspólne opracowanie nowego czołgu, który we Francji miałby nosić nazwę Napoleon I. Lub Napoleon I, a w Niemczech Kampfpanzer III. Oczywiście, jak zwykle, nic z tego projektu nie wyszło, bo Francuzi i Niemcy mieli zupełnie odmienne koncepcje tego, jak nowy czołg miałby wyglądać. Czyli w zasadzie mamy tutaj powtórkę z wcześniejszego programu EuroPanzer, którego rozpad doprowadził do powstania Leoparda 1 w Niemczech i AMX-30 we Francji. Ciekawe, czy zaliczymy trzeci raz, tym razem z programem MGCS, gdzież od samego początku widać, że Francuzi mają odmienną koncepcję w porównaniu do Niemców. Ale jak to się mówi, do trzech razy sztuka także zobaczymy. A wracając do historii czołgu Leclerc, po rozwiązaniu współpracy z Niemcami w grudniu 1982. Francuzi wrócili do prac nad własnym czołgiem. Prace te nosiły teraz kryptonim Engine Principal de Combat. I to, co tutaj widzicie, to czołg AMX-30 po środku oraz dwie pełnowymiarowe makiety koncepcyjne dla nowego czołgu. Na prawo macie wóz z zewnętrznie lawetowaną armatą w niskoprofilowej wieży, czy raczej na niskoprofilowej wieży. Natomiast po drugiej stronie na lewo widzimy makietę z bardziej konwencjonalną wieżą, także niskoprofilowo mimo wszystko, a w każdym razie o niższym profilu niż takie klasyczne wieże, jak na przykład czołgach M1 czy Leopard 2. I ta koncepcja już bardzo przypomina przyszłego Leclerca. W międzyczasie prace studyjne obejmowały także zbadanie możliwości pozyskania i produkcji na licencji konstrukcji zagranicznej. Kandydatami były wozy takie jak Emil Abrams, Leopard 2 oraz Merkava Mark 1 lub Mark 2. Źródła tego nie precyzują. Ostatecznie jednak wszystkie te alternatywy odrzucono, decydując się na rozwój własnej konstrukcji. W 1986 oficjalnie rozpoczęto program nowego czołu, który otrzymał już oficjalnie nazwę Leclerc. <laughs> Całym projektem zajęło się państwowe konsorcjum Ziad Industries. Ale co ciekawe, budowę pierwszych prototypów rozpoczęto już rok wcześniej, bo w 1985. A samych prototypów zamówiono 6 egzemplarzy. Ich budowę rozpoczęło przedsiębiorstwo AMX, czyli Atelier de Construction D.C. Le Molino, a prace prowadzone były na pięciu stanowiskach badawczych. Od 1989 roku rozpoczęto testowanie prototypów, kolejno nazwanych P1 Ares, oczywiście nazwa tutaj od greckiego boga wojny, P2 Bayard, Nazwa od rycerza bez y, trwogi i skazy, jak był nazywany. P3: Carnot, nazwa pochodzi od francuskiego inżyniera wojskowego i fizyka Nicolasa Carnot. P4: Duroc, nazwa pochodzi od Geróda Duroka, generała i przyjaciela Napoleona I. P5: Estienne, od francuskiego generała żona Estienne z czasów I wojny światowej. I P6 Foch od marszałka Francji. To, co tutaj macie na fotografiach, to jest właśnie P1 Ares. I o ile tutaj w wypadku Aresa kadłub no, już jest w bardzo dużym stopniu zbliżony do maszyny seryjnej, o tyle wieża jeszcze nie do końca. Ta wieża, tak na dobrą sprawę, nigdy nie przedstawiała jej finalnej koncepcji to była bardziej wieża służąca do testowania systemu stabilizacji uzbrojenia głównego oraz samej wieży, systemu kierowania ogniem, przyrządów obserwacyjno-celowniczych, dalmierza laserowego, oczywiście także automatu ładowania i samej armaty. Tutaj Ares w ruchu. Po wielu testach i modyfikacjach zadecydowano o wprowadzeniu czołgu do służby. Było to nadal przedwczesne, ale ze względu na rozpad Związku Radzieckiego oraz Układu Warszawskiego i ze względu na cięcia w budżecie obronnym, obawiano się, że dalsze przeciąganie programu oznaczać będzie jego zamknięcie jako już niepotrzebnego. Stąd też podjęto decyzję o rozpoczęciu produkcji seryjnej, wdrożeniu na wyposażenie wojsk lądowych Sił Zbrojnych Republiki Francuskiej, a problemy miano rozwiązywać w ramach bieżącej produkcji. I to tak, nawiasem mówiąc, w większości tego typu projektów na świecie tak się właśnie robi. Także, jeżeli podobnie robi się w wypadku np. polskich konstrukcji, Pozdro dla kumatych, którzy wiedzą o jaki program mi chodzi, no to nie można się dziwić, że na początku będą jakieś problemy. Taki sprzęt się dopracowuje i jest to na świecie normalnie przyjęta praktyka. W każdym razie, tutaj jeszcze kolejne ujęcie Aresa. Wymagania na nowy czołg były dość wyśrubowane. Miał on mieć masę około 55 ton, a przy tej masie zbliżony poziom ochrony pancernej do ówcześnie użytkowanych lub wprowadzanych do służby w wersji czołgów M1 i Leopard 2, których masa oscylowała już w okolicy 60 ton lub większej. Takie wymogi wymuszały redukcję kubatury wnętrza, a aby to osiągnąć. Należało przede wszystkim zredukować załogę czołgu z czterech osób do trzech. To pociągało za sobą konieczność użycia zautomatyzowanego systemu ładowania armaty. Francuzi mieli już pewne doświadczenia w tej materii, wywodzące się z ich czołgów z tak zwanymi wieżami oscylacyjnymi, jak na przykład lekki czołg AMX 13 czy ciężki czołg AMX 50. Do uzbrojenia czołgu jeszcze wrócimy, ale przejdźmy do największego problemu Francuzów. Jako, że czołg miał mieć masę oscylującą około 55 ton, a przy tym miał mieć mniejszą kubaturę wnętrza niż inne nowoczesne zachodnie czołgi, problemem stał się napęd. Armia francuska żądała czołgu o dużej ruchliwości z silnikiem o mocy co najmniej 1500 koni mechanicznych, a więc porównywalnym z takimi maszynami jak M1 czy Leopard 2 ale francuski czołg miał mieć krótszy kadłub, a więc silnik o gabarytach podobny do tego z Leoparda 2 po prostu nie zmieściłby się do tego krótszego kadłuba. Tutaj jeszcze mamy fotografię prototypu Duroc z muzeum w Saumur oraz prototyp Foch i prototyp Bayard. Tutaj silnik. I zdecydowano się zatem na bardzo nietypowe rozwiązanie. Wybrano kompaktową jednostkę SACM, a obecnie Wartsila UDU V8X T9. Jednostka ta jest w zasadzie hybrydą ośmiocylindrowej, widlastej, czterosuwowej jednostki wysokoprężnej z turbiną gazową turbomeka TM307B. A cały układ nazywany jest Hyperbar. Skąd ta nazwa? No, pochodzi ona od faktu, że silnik ma ten wyjątkowo duże ciśnienie w układzie doładowania wynoszące aż 7,5 bara. Co przekłada się na średnie ciśnienie użyteczne wynoszące aż 32,1 bara. Dla przykładu największy tłokowy silnik spalinowy Wärtsila RT Flex 96C, używany do napędzania wielkich statków handlowych, osiąga średnie ciśnienie użyteczne na poziomie jedynie 18,6 bara. I żebyście mieli świadomość skali tutaj, no to tutaj macie silnik czołgu z ludźmi w tle. A tutaj właśnie macie ten silnik okrętowy, i także ludzi w tle. Także no, trzeba przyznać, że to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie, że dużo mniejszy silnik ma no, większe to ciśnienie użyteczne. Tak? No, to tak w ramach ciekawostki. Turbina gazowa w tym silniku, czyli w silniku czołgu Leclerc, ma dwie funkcje. Działa zarówno jako turbosprężarka, a gdy czołg znajduje się na postoju, może pełnić rolę pomocniczej jednostki prądotwórczej, tak aby główny silnik wysokoprężny nie zużywał paliwa. Ta turbina gazowa nie jest duża, więc ona po prostu tego paliwa, mimo wszystko, zużywa mniej. A przy tym, co dosyć istotne, to, że ta turbina gazowa tam jest, powoduje, że spaliny są dużo czystsze i przez to nie są widoczne, kiedy czołg po prostu przyspiesza ten silnik na wyższych obrotach, pracuje. Dzięki temu dość nietypowemu układowi udało się osiągnąć kompaktowy zespół napędowy o mocy 1500 koni mechanicznych a co więcej bardzo szybko osiągający maksymalną moc, co pozytywnie wpływa na możliwości manewrowe czołgu. Silnik zespolony jest w szybko wymienny zespół napędowy tzw. Power Pack wraz z transmisją z SESM ESM500, obecnie znaną pod marką RENK ESM500. Transmisja ta posiada 5 biegów do przodu oraz 2 do tyłu. Dzięki takiemu zespołowi napędowemu Leclerc może osiągnąć prędkość do 71 km na godzinę na drogach utwardzonych, zaś na biegu wstecznym aż 38 km na godzinę. Co więcej, od 0 do 32 km na godzinę rozpędza się w przedziale od 5 do 5,5 sekundy, co dla czołgu jest no, wynikiem wręcz fenomenalnym. Za dobre właściwości jezdno oraz wysoki komfort załogi w czasie jazdy odpowiada zawieszenie hydropneumatyczne z sześcioma kołami nośnymi. Czołg posiada wewnętrzne zbiorniki paliwa mieszczące 1300 litrów, a z dodatkowymi zbiornikami zewnętrznymi jest to już 1700 litrów. Taki zapas paliwa pozwala na pokonanie dystansu 550 km na podstawowym zapasie oraz 650 km na zbiornikach, także dodatkowych. Co więcej, Choke LeClerc w wariancie dla armii francuskiej może także brodzić głęboko pod dnie przeszkód wodnych. Tutaj mamy właśnie tak przygotowany egzemplarz z dwiema chrapami. Jedna na pewno zasysa powietrze, druga być może jest do wylotu spalin silnika. Także tak. Tutaj na animacji macie pokazany automat ładowania, jego magazyn, jak armata jest ładowana. A więc przejdźmy do siły ognia, bo tutaj też jest ciekawie. Czołg uzbrojony jest ze francuską armatę gładkolufową kalibru 120 mm, oznaczoną jako Ziat e, CN, CN, czyli skrót od Canon, e, 120-26 L52, opracowaną przez, e, spróbuję to wymówić, e, Etablissement De et de fabrication Armament de Bourget. Czyli w skrócie, ten, to, to przedsiębiorstwo nosi nazwę EFAB. I tutaj bardzo ciekawa jest kwestia przedmuchiwania armaty po wystrzale z pozostałych w niej gazów prochowych. Otóż, jak przystało na Francuzów, podeszli do problemu na swój sposób: czyli armata przedmuchiwana po prostu nie jest. Nie posiada przedmuchiwacza. Nie ma ona ani umieszczonego na lufie reaktywnego ejektora, ani też nie zastosowano przedmuchiwania za pomocą sprężonego powietrza. Zamiast tego czołg ma cały czas mieć włączony nadciśnieniowy system obrony przed bronią masowego rażenia, który, jak nazwa wskazuje, tworzy nadciśnienie wewnątrz wozu, które po prostu nie pozwala, aby po otwarciu zamka gazy prochowe dostały się do wnętrza przedziału załogi. Rozwiązanie to wymusza jednak, aby załoga w trakcie prowadzenia ognia miała zawsze zamknięte włazy. Co może mieć negatywny wpływ na świadomość sytuacyjną dowódcy, który nie może mieć po prostu cały czas otwartego włazu, przez który może w razie potrzeby wychylić w głowę i rozejrzeć się po najbliższej okolicy. Zakres ruchu armaty w pionie to od plus 20 do minus 8 stopni, przy czym w trakcie ładowania armata automatycznie ustawiana jest pod ustalonym kątem ładowania wynoszącym minus 1,8 stopnia, <laughs> przepraszam. Po czym automatycznie wraca do odpowiedniego kąta, tak aby synchronizować się z celownikiem głównym. Armata ta strzela standardową natowską amunicją w kalibrze 120x570 mm. Dostępne typy amunicji to podkalibrowa przeciwpancerna APFSDS typu OFL-120F1 i OFL-120F2, kumulacyjna OECC-120F1 oraz odłamkowo burząca OE120F1. Ale nie tylko takie typy amunicji są wykorzystywane. Armata może strzelać starszą amunicją podkalibrową OFL-120G1, wykorzystującą rdzeń z amunicji kalibru 105 mm OFL-105F1. Pojawia się także nowsza amunicja podkalibrowa, jak OFL-120F1B oraz ofl s 120 f 2 czy amunicja odbąkowo burząca, jak EXPL 120F1 oraz 120 HEM 3M, czyli odłamkowo burząca amunicja z zapalnikiem programowalnym. Dostępna jest także amunicja kartaczowa OEFC 120F1, a także kilka typów amunicji ćwiczebnej. Jeśli chodzi o zasięg amunicji podkalibrowej, to OFL 120F1 ma osiągi następujące. Po pierwsze, jest Francuz... francuską wersją niemieckiej amunicji DM43 i przebijać ma około 600 mm jednorodnego walcowanego stalowego pancerza na dystansie 2000 m. <kühm> I posiada penetrator wykonany ze stopu wolframu. OFL 120F2 używa już penetratora ze stopu zubożonego uranu. I przebijać ma około 690 mm jednorodnego stalowego pancerza walcowanego na dystansie 2000 m, tak jak już wcześniej wspomniałem, armata ładowana jest przez automat ładowania, mieszczący się wraz z magazynem amunicji w tylnej niszy wieży. Cały system na pusto ma masę zaledwie 500 kg. Magazyn jest typu taśmowego z gniazdami na naboje mieszczącymi maksymalnie 22 sztuki. Magazyn ten jest izolowany od załogi przez pancerną ścianę, w której znajdują się dwa otwory, oba zaślepiane małymi pancernymi drzwiami. <laughs> Jeden z tych otworów służy do dosyłania naboi do armaty przez automat ładowania, drugi do doładowywania amunicji wewnątrz wozu z magazynu kadłubowego. <laughs> Przepraszam. Pozostałe 18 naboi znajduje się w kadłubowym magazynie w formie obrotowego bębna. Magazyn ten nie jest izolowany od załogi, i oprócz tej łyżki dziegciu w tej beczce miodu, tych łyżek jest troszeczkę więcej bo mianowicie trzeba też wspomnieć, że zbiorniki paliwa również nie są izolowane od załogi. Co więcej, widzicie je tutaj na fotografii, bo znajdują się one na podłodze kadłuba pod wieżą. Tutaj pod tą płytą, która jest jednocześnie maskownicą tych zbiorników paliwa, możecie zresztą zobaczyć przewody. Zbiorniki paliwa znajdują się także z boku, nad i przed kadłubowym magazynem amunicji. I ich zadaniem jest także ekranowanie tego magazynu. No, wszystko fajnie, tylko trzeba, jak zwykle, pamiętać, że o ile oczywiście zbiorniki paliwa mogą pełnić bardzo skuteczną rolę dodatkowego pancerzenia, to trzeba przy tym pamiętać, że oprócz tego, iż powinny być typu samouszczelniającego się, to jeszcze powinny być izolowane od przedziału załogi, to znaczy powinny znajdować się za solidnymi stalowymi płytami. A nie tak jak tutaj, za jakąś cieniutką blachą. No, tutaj też mamy fotografię otwartego włazu kierowcy. Eee, trzeba przyznać, że on tam za dużo miejsca do wyjścia nie ma ani do wejścia. Nawet przy włazie w pełni otwartym. Eee, ergonomicznie jest to tak sobie rozwiązane. W każdym razie, jako uzbrojenie pomocnicze, z armatą sprzężony jest co dość nietypowe. Wielkokalibrowy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm, M2HB to jest amerykańska konstrukcja, z zapasem 1100 naboi 12,7 mm na 99 mm. Dodatkowo na wieży przy władzach dowódcy i ładowniczego y, znajdują się podstawy do zainstalowania karabinów maszynowych kalibru 7,62 mm AA-52. Lub y, za włazem y, działonowego można zainstalować zdalnie sterowany moduł uzbrojenia ATO. Również uzbrojony w karabin AA-52. Zapas amunicji dla tego typu uzbrojenia to maksymalnie 3000 naboi. 7,62 mm na 51 mm. Przejdźmy może zatem do osłony pancernej czołgu. Tutaj znalazłem w internecie e, takie grafiki autorstwa hmm, pana o ksywce Lawidus. No, Robił on dosyć dużo researchu na temat czołgu Leclerc na różnych forach militarnych. Więc, tutaj macie, jak wygląda, wyglądają moduły pancerza specjalnego. I tak przedsiębiorstwa AMX i APX pracowały nad osłoną pancerną nowego czołgu i zakładano, że przednia półsfera wieży i kadłuba. Czyli wynosząca te 60 stopni, musi zapewniać ochronę przeciwko amunicji APFSDS kalibru 125 mm oraz amunicji kumulacyjnej kalibru 130 mm. Pancerz miał zapewniać także pełną ochronę ze wszystkich stron przeciwko amunicji kalibru 30 mm. Oczywiście, <tryk> wiele to nie mówi o realnym poziomie ochrony. Generalnie wieża i kadłub wykonane są z walcowanych stalowych płyt pancernych grubości od 30 do 50 mm, czasami mniej. Eee, na wieży, to znaczy jej przedniej i bocznej powierzchni, zainstalowanych jest 12 modułów pancerza, po 6 modułów na prawo i lewo. Tutaj oczywiście nie jest to pokazane tak, jak to w rzeczywistości wygląda. I za chwilę Wam to pokażę na fotografii, ale tutaj grafiki przedstawiające, jak pancerz jest rozłożony na czołgu realnie, nie są wcale najgrubszy. Do czego za chwilę przejdę. Ale zauważcie jedną rzecz, o której jeszcze wspomnę: że znowu o czym zresztą już w innym filmie też wspominałem. Chow ma ten problem, że podobnie jak w wypadku Leoparda 2, stworzono osłabiony obszar w przednim pancerzu wieży w miejscu, gdzie znajduje się celownik główny. Ponieważ pancerz tego pancerza jest tam po prostu mniej niż w innych sekcjach tworzących przód wieży, to też dodatkowo jest to osłabione. Otworami na kanał optyczny dla celownika. Co więcej, jarzmo armaty też nie posiada pancerza specjalnego, co widzimy na przykład tutaj, w rzucie przednim. Oraz kadłub nie jest na całej powierzchni chroniony pancerzem specjalnym. Co gorsza, pancerz specjalny głównie chroni górną część kadłuba, co jednocześnie odsłania na przykład. Nogi kierowcy, jak również częściowo amunicję w kadłubie. Tam, gdzie nie jest to zaznaczone kolorem czerwonym, tam po prostu jest bodajże płyta ze stali grubości 50 mm, czyli bardzo mało. Tu jeszcze możecie z boku zobaczyć, jak to wygląda szczególnie jeżeli chodzi o pancerz przedni kadłuba. A tutaj jest fotografia, o której mówiłem, która pokazuje, jak realnie wyglądają moduły pancerza. Yy, I teraz tak: Moduły te yy, dla prawej strony oznaczone są literą D od drua, czyli w tłumaczeniu prawa strona, prawy i numerowane kolejno od D1 do D6. I analogicznie z lewej strony oznaczone literą g od gosz, jeżeli dobrze to wymienia, wymawiam, czyli lewa strona lewy i kolejno od g1 do g6, czyli tak jak tutaj macie na fotografii 4G5, g6G, tak. Moduły pancerza specjalnego mają zróżnicowaną grubość, ale generalnie grubość ta nie przekracza między ponad 500 a ponad 600 mm, zależnie od miejsca. Oczywiście wartości 500-600 mm są dla przedniego pancerza kadłuba oraz wieży. Oczywiście grubość efektywna. Będzie również zależny od kąta trafienia oraz samego kąta nachylenia danego modułu opancerzenia. I tak jak e, mówiłem, jeżeli chodzi o słabostki opancerzenia. E, to oczywiście tutaj do jakości nie można się przyczepiać, ale jeżeli chodzi o Integralność opancerzenia, o jego dystrybucję na wozie, no to jak, już jak najbardziej. Co jest zresztą typowe dla konstrukcji zachodnioeuropejskich. I tutaj mamy rozebraną wieżę czołgu Leclerc. Tutaj została sama skorupa. I możecie właśnie zobaczyć yy, jaka jest realna grubość pancerza tutaj. Yy, gdzie znajduje się kanał optyczny, tor optyczny głównego celownika. Przy czym zauważcie, że mamy tutaj okrągły otwór na tor optyczny. Ale zaraz z boku mamy nieco z tyłu otwór na prawdopodobnie peryskop patrzący na wprost przez głowicę celownika głównego. A to oznacza, że jak popatrzymy sobie gdzie tutaj się to ten otwór na ten peryskop kończy, i popatrzymy na linię spawów obok niego. No to wiemy, jaka jest realna grubość tego bloku pancerza, tutaj, tak, za celownikiem głównym. Plus oczywiście przed celownikiem również zamontowany jest moduł pancerza, ale generalnie grubość tej osłony nie jest zbyt duża. I razem z bardzo słabo chronionym jarzmem armaty, bo jarzmo to chronione jest. Jedynie stosunkowo cienkim stalowym pancerzem w układzie przestrzennym, yy, o grubości maksymalnie 60 mm, i on prawdopodobnie chroni przed ogniem armat automatycznych strzelających jakąś słabszą amunicję przeciwpancerną. Yy, czyli pewnie mówimy tutaj o rosyjskim standardzie armat, czyli 30x165 mm, tak. I tutaj jeszcze ta sama wieża, ale z innej perspektywy. No i tutaj wieża czołgu na stędzie remontowym. I może taka ciekawostka, bo pewnie wielu z Was się nad tym może zastanawiać. Zauważcie, że tutaj wieża ma inny kształt niż na przykład na niektórych innych zdjęciach, a to wynika z tego, że tutaj widzimy faktyczną wieżę, z której zdjęto pojemniki czy też zasobniki transportowe na różne różności. Zasobniki te, oczywiście, przede wszystkim mają być zasobnikami, ale jednocześnie mają też stanowić dodatkowy pancerz przestrzenny, przed przedwcześnie detonujący, głowice kumulacyjne. I tutaj jeszcze taka grafika. Możecie też właśnie tutaj zauważyć, jak w rejonie celownika głównego, jak gruby realnie jest ten pancerz. No nie jest specjalnie gruby, jeżeli nawet sumujemy grubość obu tych bloków. Jeszcze taką istotną rzeczą jest to, że zauważcie, że strop wieży nad stanowiskami. Załogi jest niżej niż strop wieży nad armatą. Tworzy to taki swoisty garb. Garb ten jest stosunkowo słabo chroniony także od boku, bo wytrzymuje tylko ostrzał amunicją 30 mm, właśnie prawdopodobnie tą słabą rosyjskiego standardu 30x165 mm. Dodatkowo za ochronę odpowiada także system wyrzutni granatów różnego typu, oznaczony jako Galix. Użytkowane są w armii francuskiej następujące typy granatów dla tego systemu. Galix 3, czyli zwykłe dymne. Galix 4, czyli odłamkowe. Galix 6, zawierające wabik działający w podczerwieni, mający ogłupiać amunicję kierowaną na ciepło pojazdu oraz GALIX-13, czyli multispektralne granaty dymne maskujące także przed kamerami termowizyjnymi. Poruszmy także kwestie elektroniki i elektrooptyki. Czołg Leclerc początkowo wyposażono w celownik główny działonowego HL-60 i panoramiczny przyrząd obserwacyjno-celowniczy dowódcy HL-70. Celownik HL60 stabilizowany jest w pionie i poziomie. Co ciekawe, posiada on dwa kanały dzienne: optyczny z zakresem przybliżenia obrazu w zakresie 3,3 raza oraz 10 razy, a także telewizyjny z zakresem przybliżenia 10 razy. Posiada także kanał termowizyjny z kamerą termowizyjną ATOS. I zakresem przybliżenia obrazu 3 razy i 10 razy. Celownik ten posiada także dalmierz laserowy. Przyrząd HL70 dla dowódcy dysponuje kanałem dziennym. Z zakresem przybliżenia 2,5 raza oraz 10 razy. A także co istotne kanałem noktowizyjnym. Nie termowizyjnym, noktowizyjnym z zakresem przybliżenia obrazy, obrazu 2,5 raza. Co ciekawe, działonowy nie posiada żadnych celowników pomocniczych lub zapasowych, także jeżeli jego celownik HL-60 zostanie uszkodzony, no to to jest koniec. Tutaj musi wtedy te zadania przejąć i nie, nie przejmie w pełni ze względu na swoją konstrukcję przyrząd dowódcy HL-70. Także tak to wygląda. Tutaj, może, fotografia z wnętrza. Tutaj jest stanowisko dowódcy. A tutaj, działo nowego. Pomówmy, może, teraz o wariantach czołgu Leclerc w służbie armii francuskiej. Ogólnie rzecz biorąc, system oznaczeń jest dość rozbudowany. Czołgi Leclerc Armii Francuskiej oznaczone są jako EMAT, co jest skrótem od Etat Major de l'Armée de Terre i może być to tłumaczone jako standard sztabu generalnego wojsk lądowych. Dalej, czołgi Leclerc EMAT następnie dzielą się na serie produkcyjne oraz transze produkcyjne, i tak kolejno serię. Pierwszą, drugą, a także serię trzecią. Znaną także alternatywnie jako seria 21 od XXI wieku. Seria pierwsza zawiera w sobie transze od pierwszej do piątej, łącznie to były 132 wozy. Seria druga zawiera w sobie transze od szóstej do dziewiątej, łącznie 178 wozów. Seria trzecia zawiera w sobie transze od 10 do 11, łącznie 96 wozów. Jeśli chodzi o serię pierwszą, to wozy tej serii były najbardziej awaryjne. Większość z nich nie jest już używana, albo zostały rozebrane do gołych skorup, albo przebudowane na improwizowane wozy zabezpieczenia technicznego. Te z nowszych transzy produkcyjnych hmm, znajdują się na składnicach sprzętu i częściowo jeszcze są w służbie. Bo w służbie pozostały z tej serii pierwszej tylko wozy transzy czwartej i piątej, które zostały zmodernizowane do standardu RT5, i jako seria 1 OPS pozostały w służbie. Wozy serii drugiej miały większość problemów już rozwiązanych. I stanowią one podstawę wojsk pancernych Francji. Przede wszystkim otrzymały one zarówno zasadniczy, hybrydowy system klimatyzacji, połączony z systemem obrony przed bronią masowego rażenia, oraz dodatkowy system klimatyzacji, którego zasobnik zainstalowano na stropie wieży za władzem działonowego. Aby zbalansować masę tych klimatyzatorów na tyle wieży, Nieco pogrubiono pancerz przedni wieży po jej lewej stronie na wprost stanowiska dowódcy, co Wam zaraz pokażę na grafice. Dodano z przodu kadłuba falochron. Ponadto zmieniono konstrukcję kół napędowych. Dodano dla kierowcy sterowany z wnętrza hydrauliczny system napinania gąsienic, który kontroluje pozycję kół napinających z przodu kadłuba. Na bocznych sponsonach kadłuba dodano także dodatkowe płyty pancerne mocowane śrubami. Celownik działanowego otrzymał nową kamerę termowizyjną Iris w miejsce starszej Atos. Dodano także nowy system zarządzania polem walki Seat Icon. Wozy serii trzeciej miały więcej zmian. Zmodernizowano opancerzenie, szczególnie wieży. Usunięto pancerz kompozytowy chroniący tylną niszę wieży, w której mieści się magazyn amunicji od strony jej burt. W jego miejsce zainstalowano lżejsze moduły wybuchowego pancerza reaktywnego. Pozwoliło to na instalację cięższego opancerzenia przedniego, zawierającego elementy ze stopów tytanu i wolframu. Wymieniono także moduł pancerza przed głowicą celownika głównego na bardziej masywny. I to widzicie tutaj na tym zdjęciu. Pod głowicą celownika. I na jej przedzi widać ten nowy masywny moduł pancerza, który różni się tutaj od starszego, który był cieńszy, a więc troszeczkę tutaj rozwiązano problem tego osłabionego obszaru w rejonie celownika, chociaż nadal nie w pełni, tak. I jeżeli chodzi o pancerzenie wieży, ono także zostało pogrubione. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda prawa strona wieży i jej przedni pancerz od strony działonowego w wariantach S1, S1OP OPS i S2 a także jak to wygląda jak zostało pogrubione w wariancie S3 czy też S21 i tutaj jak to zostało zrobione od strony Dowódcy, czyli mamy wersję S1, S1 OPS2. E, tutaj to widać, to wspomniane pogrubienie, które ma balansować e, masę klimatyzatorów na tyle wieży. No i wariant S21, e, który w ogóle już ma ten pancerz e, dosyć znacząco pogrubiony. Sam celownik główny w wariancie S3 czy też S21 wymieniono na nieco nowszy wariant HL130 z kamerą termowizyjną Iris, a dowódca otrzymał przyrząd HL120 z dalmierzem laserowym oraz także kamerą termowizyjną Iris. Wozy te otrzymały także system identyfikacji swój obcy, a także system zarządzania polem walki Seat ICON. No, i to by było na tyle. W kolejnym filmie omówię wariant eksportowy, warianty specjalistyczne oraz eksperymentalne, także najnowszą modernizację czołgu. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, już niedługo. Trzymajcie się.